Rawickie Liceum Ogólnokształcące zorganizowało zbiórkę krwi. Zgłosiło się dzisiaj około 50 osób, głównie młodzież, z czego do dyskwalifikacji jest około 10. Głównie młode dziewczyny, za niska hemoglobina. Jeśli chodzi o dawców, trzeba być przede wszystkim zdrowym, nie można być po infekcji, po spożyciu leków, to są odpowiednie okresy karencji. Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, coraz więcej osób wyjeżdża za granicę i tutaj też są pewne obostrzenia, a mianowicie minimum miesiąc przerwy. Natomiast jeśli chodzi, bo też coraz więcej młodzieży, czy makijaż permanentny, czy jakieś tatuaże, czy przekłuwanie uszu, pępka, to jest pół roku przerwy. Drobne zabiegi, każda ingerencja w ciało człowieka to jest pół roku przerwy. Co powiedziałabyś osobie, która boi się pobierania krwi? Na początku też się bałam, ale jeżeli wiadomo, że jest to na dobry cel, to bardzo motywuje i na pewno trzeba sobie tak to w głowie ułożyć i wtedy jest dużo łatwiej i stres po prostu mija, więc to na pewno bym powiedziała. A jak się przemogłaś? No po prostu powiedziałam sobie, że nie trzeba myśleć w tym momencie o sobie, tylko o innych osobach, które będą potrzebowały tej krwi i to mi dużo, bardzo pomogło. A z tobą było podobnie? Też się bałaś na samym początku? Ja się nie bałam. Moim zdaniem to nic strasznego. Czyli nawet się nie stresowałaś ani przez chwilę? Nie, ani przez chwilę. Wiadomo, że to idzie na dobry cel i nie ma się czego bać. Wręcz przeciwnie. Jak należy się przygotować do oddawania krwi? Na pewno nie należy przychodzić na czczo, a mianowicie trzeba zjeść lekkie śniadanko, jakąś bułeczkę z dżemem na przykład i wypić co najmniej pół litra płynu, mam na myśli wodę, i do tego może być szklanka kawy. Sama kawa, sama herbata to jest za mało. To musi być pół litra płynu wody plus szklanka kawy albo herbaty. Podczas akcji udało się zebrać około 20 litrów krwi.